Raz do roku, kiedyś widzieliśmy się niemal codziennie. Też mieszkam w tym samym bloku, ale nie jestem już tak zżyty z osiedlem. Sentyment pozostał, wspomnienia słodkie jak hosta i wedel. Ale nie chciałem tu ugrząść, tak jak w baknie tym został nie jeden. Widzę was czasem, na pierwszy rzut oka się wiele u was nie zmienia. Może od środka wygląda inaczej, to co tam nie mi to oceniać. Który z nas wyrósł na lenia? Który po prostu nie chciał stąd uciec, bo za bardzo wchłonął go malutki świat. Osiedlowych uciech, tak, tutaj już nic nie jest obce, więc to strach przed nieznanym? Może, albo chęć pozostania chłopcem niezmiennie takim samym. Sam mam czasem ochotę na tę beztroskę i usiąść na ławce z wami. Wypić browara, trawkę zapalić, pośmiać tych zabieganych. To też przyznaję, ma swoje atuty, więc jeśli się znajdzie miejsce, chętnie się do was dosiądę, te 3 minuty poświęcę, nie więcej. Nie chcę tylko już gadać o blokach, inny temat narzucę i może was kuszę argumentami na to, żeby czasami stąd uciec. Oddalimy się od tych bloków na chwilę. Nie będziecie żałować na pewno. Wszystko co znamy zostawimy w tyle. Nie każcie mi czekać i chodźmy od razu. Namówić się dajcie na małą ucieczkę, no taką od czasu do czasu. Oddalimy się od tych bloków na chwilę. Nie będziecie żałować na pewno. Wszystko co znamy zostawimy w tyle. Nie każcie mi czekać i chodźmy od razu. Namówić się dajcie na małą ucieczkę, no taką od czasu do czasu. Spotykamy się raz do roku, mordo na Snapiecie widzę codziennie. Też mam tam konto i widzę, że bangra ci i masz tu lajka ode mnie. Czasem widzę, że też lubisz diety, fit. Ja kiedyś się chciałem na fit, rety, bo kiedyś ważniejszy był street. Teraz kwit i szpan, priorytety innej. Na pierwszy rzut oka dość wiele u ciebie się dzieje. Szczęściasz, jeśli moje obawy są mylne, że pizzem jest co widnieje na zdjęciach. Lubisz się pryżyć tam w niuniu, ciut. Musisz pokazać te miejsca na Insta, jasne nie przeczę. Ludzie to lubią, spoko budowa i opalenizna. Tak, to wszystko jest piękne, kolorowe, ale czy autentyczne? Nie wiem, nie mi to oceniać, niby tak, ziomek, hipotetycznie. Ale czy serio te wirtualne blogi, wpisy na zgierki cię bawią? Czy dadzą ci szczęście te dupy, szampany, t-shirty, skoka i kawior? Ty mówisz to na głos, brzmisz, jakbyś help mi w środku wołał. I może ci to męczy, dręczy i byś to rzucić w końcu wolał. No a jeśli tak, to odłóż na bok te tematy modowe i chwilę pomilcz mi pomyśl, a potem mi szczerze odpowiedz. Czy pójdziesz ze mną? Oddalimy się od tych trendów na chwilę. Nie będziesz żałował na pewno. Wszystko co znamy zostawimy w tyle. Czy pójdziesz ze mną? Nie każ mi czekać i chodźmy od razu. Namówić się daj na małą ucieczkę, no taką od czasu do czasu. Pójdziesz ze mną? Oddalimy się od tych trendów na chwilę. Nie będziesz żałował na pewno. Wszystko co znamy zostawimy w tyle. Pójdziesz ze mną? Nie każ mi czekać i chodźmy od razu. Namówić się daj na małą ucieczkę, no taką od czasu.